Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek Warszawa zmagała się z ulewą, silnymi opadami deszczu. Pozalewane były ulice, stacje metra, piwnice, garaże, a także posesje. Między innymi na Pradze, gdzie jesteśmy, czyli po prawej stronie Wisły, ale i po lewej Mokotów, centrum, trasa Łazienkowska. Problemy także na S8, na Wisłostradzie, nieprzejezdny plac Trzech Krzyży. Tak wyglądała sytuacja w Warszawie. No i tutaj w cieniu albo w tle kampanii wyborczej, przed nami druga tura wyborów prezydenckich, zadajemy pytanie o to, w jaki sposób Warszawa radzi sobie z kryzysem, w jaki sposób jej gospodarz, także prezydent Rafał Trzaskowski, radzi sobie z tymi kryzysami. Łączymy się interaktywnie, skype'owo z radnymi miasta stołecznego Warszawy. Jest z nami pan Adam Orliński z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktor, witam wszystkich państwa. Jest z nami również Filip Frąckowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, dzień dobry panie radny. Z auta mam nadzieję, że bezpiecznie i bez problemów komunikacyjnych po ulewie. Nie prowadzę. Okej, dobrze. Ostatnio w mediach społecznościowych właśnie pan radny umieścił zdjęcie, to była poprzednia ulewa w Warszawie, zdjęcie, na którym stoi na bosaka, to dość popularne teraz stwierdzenie w kampanii wyborczej. Co prawda ten kandydat już nie startuje w drugiej turze wyborów, do drugiej tury przeszedł Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, natomiast właśnie podtopienia i problemy były tak duże, że nie można było gdzie suchą stopą przejść w Warszawie. Czy rzeczywiście można zrzucać tutaj odpowiedzialność, winę na gospodarza miasta, czyli na Rafała Trzaskowskiego, panie radny? Nie można powiedzieć, że pan prezydent jest winien deszczy czy burz, ale na pewno odpowiada za to, że niedrożne są studzienki kanalizacyjne. I mieliśmy do czynienia właśnie z tym problemem, czyli studzienki nie odprowadzają nadmiaru ilości wody i to się powtarza regularnie w tych samych miejscach, a zatem można było przewidzieć, tak najprościej mówiąc, że przy kolejnej ulewie ten problem się właśnie tam powtórzy. I pan radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Adam Orliński. No na pewno tutaj w tym, w czym się muszę zgodzić z kolegą radnym, to jest to, że prezydent nie odpowiada za to, jak ogromna liczba deszczu spadnie w danym momencie, czy to wójt gminy, czy burmistrz miasta, czy prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj w Warszawie ten problem jest jeszcze, no można powiedzieć, bardziej złożony, ponieważ podległość właśnie różnych spółek i firm, które zajmują się obsługą na przykład tutaj czy kanalizacji, czy właśnie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, no to rozumiem, że jakby to zarządzanie pana prezydenta odbywa się poprzez jego czterech zastępców, bo to też jest tutaj kompetencyjnie podzielone, jak wszyscy wiemy, jako samorządowcy, więc myślę, że tutaj no, te sprawy muszą zostać rozwiązane. Wierzę w to, że spółka, która odpowiada za to, także przedstawi jakby schemat pewnej organizacji, plan działania, jak i w którym miejscu te podtopienia były największe, jak należy to wszystko udrożnić, przeprowadzić i jakie podjąć inwestycje. No zdajemy sobie sprawę, bo także i w mniejszych miastach na Mazowszu różnego rodzaju no, problemy często właśnie z zatkanymi, czy to studzienkami takimi burzowymi, odprowadzającymi tę wodę, a zwłaszcza, że mieliśmy teraz do czynienia z opadami, które jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy o suszy kwiecień, maja, teraz w czerwcu mówimy o ogromnych ulewach i ogromnych nawałnicach, więc myślę, że tutaj będziemy rozliczać prezydenta Trzaskowskiego z tego, jaki plan rozwiązania tych wszystkich problemów on przedstawi, jak rozliczy spółkę z tego, czy ona na bieżąco monitoruje, można powiedzieć, funkcjonowanie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Rzeczywiście, no właśnie, i my będziemy się temu przyglądać. Za chwilę oddam głos jeszcze radnemu Filipowi Frąckowiakowi, natomiast popatrzmy, drodzy państwo, jak to rzeczywiście wyglądało. Nasze kamery, ale także kamery sztabu prezydenckiego Andrzeja Dudy wykorzystywały i pokazywały te obrazki, to co się działo w Warszawie. Popatrzmy. Zalane ulice i sparaliżowany na wiele godzin ruch drogowy to skutki olbrzymiej ulewy, która w poniedziałek przeszła nad Warszawą.
Wenecja, mokro, wszędzie, mokro. Czegoś takiego to nie widziałam już dawno. Jakby w ogóle chyba nie widziałam czegoś takiego. Wczoraj nie jeździłam, bo nie dało się, ale jechałam samochodem. Straszne korki były tutaj na Zielenieckiej. Zrezygnowałem z jazdy w takim deszczu. To naciąganie pasażerów. Sytuacja była na tyle poważna, że władze stolicy zdecydowały o powołaniu sztabu kryzysowego. Na pytania dziennikarzy musiała jednak odpowiadać wiceprezydent Kaznowska, bo Rafał Trzaskowski był w tym czasie na kampanijnej trasie. Kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, niezależnie od tego, czy będziemy w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, Szczecinie, czy jakimkolwiek innym mieście w Polsce. Po zakończeniu opadów sytuacja się stabilizuje. Woda opada. Wszystkie te ulice w tej chwili są przejezdne. Pytany o nieobecność w Warszawie Rafał Trzaskowski zapewniał, że wszystko koordynował zdalnie. Chcę powiedzieć jasno, że wczoraj byłem przez cały czas w kontakcie ze swoimi zastępcami, służbami, wszystkimi, które odpowiadają za zarządzanie kryzysowe. Przed chwilą skończyłem kolejną konferencję naszego sztabu kryzysowego. Były problemy przez 2 godziny. Rzeczywiście rozważaliśmy to, czy wracać do Warszawy, ale okazało się, że sytuacja po kilku godzinach została opanowana. No pytanie, czy jak na przykład będzie kryzys międzynarodowy, pan prezydent również nie będzie obecny w pałacu, tylko będzie się skype'owo łączył, nie wiem, może z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy skype'a będzie rozmawiał, może z kanclerzem Niemiec, no trudno powiedzieć, ale sami chyba państwo widzą, jak śmiesznie to brzmi. Kwestia zarządzania stolicą na pewno będzie wracać w kampanii. Z paraliżu Warszawy Rafał Trzaskowski musiał się tłumaczyć w Tczewie. Z kolei wcześniej w Płocku kandydat Koalicji Obywatelskiej z wielką niechęcią odpowiadał na pytania dziennikarzy o zrzut ścieków do Wisły. Dla Polsce.pl Maciej Zemła. Właśnie, nieoczekiwanie, tak jak mówiliśmy, to stało się elementem kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. Ocieplenie klimatu, czy rzeczywiście tutaj możemy mówić o tym, że ilość deszczu, jaka spadła w poniedziałek w Warszawie, jest taką niespotykaną? Czy to była rzeczywiście ulewa na taką ogromną skalę, że paraliż miasta nastąpił wskutek tego, jak dużo było tej wody, bo ci przechodni, których pytaliśmy, mówili, nie pamiętamy takiej ulewy, nie pamiętamy aż takiego kryzysu, tak mocno sparaliżowanej komunikacyjnie stolicy, choć prawdą jest, chyba panowie też się zgodzą, że jak tylko trochę popada, to rzeczywiście ta komunikacja w Warszawie jest utrudniona. Te niektóre z odcinków to stale takie podtopione miejsca, natomiast no, to, co obserwowaliśmy w poniedziałek, rzeczywiście chyba przekroczyło tę skalę. Czy możemy mówić tutaj rzeczywiście o tym, że to jest zjawisko nowe, niespotykane, i czy Warszawa właśnie będzie umiała sobie z tym poradzić, będzie umiała zarządzać w kryzysie, to o czym mówił pan radny z PSL. Teraz oddaję głos Rafałowi Frąckowiakowi. Filipowi Frąckowiakowi. Więc pan, oczywiście nie jest to nic nadzwyczajnego, co takie ulewy, co wcześniej nie miało miejsca. W 2009 roku również wybijały na wysokość metra studzienki na placu Trzech Krzyży. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie musiała się uporać z podtopionymi ulicami. A jeszcze niedawno przy okazji tych ulew w internecie pojawiały się zdjęcia z podobnych zjawisk, jakie miały miejsce w okresie minionych dekad. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Warszawa jest po prostu do tego nieprzygotowana, a pan prezydent Trzaskowski nie wyciągnął wniosków z sytuacji, kiedy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas swoich konferencji prasowych musiała się tłumaczyć z tego, że woda nie spływa z ulic Warszawy, a nie spływała wtedy dokładnie dlatego, że właśnie były zatkane miejskie studzienki odprowadzające wodę, kanały burzowe. A zatem pan prezydent Trzaskowski, to jest jeszcze oddzielna sprawa, jak sobie radzi w trakcie kryzysu. Proszę zauważyć, że w trakcie kryzysu, czy to jest kryzys trwający 2 godziny, czy to jest kryzys dłuższy, pan prezydent Trzaskowski zawsze ma jakieś wytłumaczenie, dlaczego nie uczestniczy w działaniach. Tak było przy okazji Czajki,
kiedy to rząd musiał wyręczyć pana prezydenta Trzaskowskiego. Proszę zauważyć, że Warszawa nie podjęła wtedy żadnych realnych, skutecznych działań powstrzymujących zatruwanie Wisły. Proszę zauważyć, że podczas pierwszych dni kryzysowych związanych z pandemią koronawirusa pan prezydent Trzaskowski również jedynie nawoływał do tego, aby robić więcej testów, ale jako prezydent miasta stołecznego Warszawy miał wszelkie narzędzia do tego, żeby ustawić mobilne punkty do testowania na obecność koronawirusa, tego oczywiście krótkiego, a nie gdzie wyniki wychodzą w podczas 10 minut, a nie dwóch dób. One coś tam wskazują jednak te testy i pan prezydent mógł to zrobić. Mógł także nauczycielom, w porozumieniu z dyrektorami, przepraszam, szkół, mógł doprowadzić do tego, aby dzieci, które wróciły z wakacji, ferii we Włoszech, nie poszły przez pierwszy tydzień, albo przynajmniej zaproponować rodzicom, żeby wstrzymał te dzieci w szkołach, w domach. Szkoły mogły na to spojrzeć, pomóc tym dzieciom, tak jak to się dzieje teraz przez internet, ale też tego nie zrobił. No i wreszcie ulewa sprzed tygodnia, czyli niedziela i poniedziałek, tu nawet w internecie znów można było trafić na całkiem ciekawe sformułowania: Warszawa płynie potokiem, a prezydent Trzaskowski pod Białymstokiem. No i wtedy go nie było i mówił oczywiście, że to nie jest jego wina, i teraz również nie miał problemu z tym, żeby powiedzieć, że no właściwie omówiliśmy sprawę przez internet i wszystko jest okej. I prezydent Trzaskowski w ogóle nie zarządza kryzysem. Miastem można zarządzać zdalnie w XXI wieku, rzeczywiście odpowiadał Rafał Trzaskowski na pytania dziennikarzy. Pytanie, które padło ze strony lokalnego dziennikarza w Płocku, także o zrzut ścieków do Wisły, i to także jest sprawa, która bardzo bulwersuje opinię publiczną i w Warszawie, no i w Płocku siłą rzeczy także. Natomiast Rafał Trzaskowski, odpowiadając na to pytanie, powiedział, że walczy w tych prezydentach, w wyborach prezydenckich, przepraszam, oczywiście o to, żeby takich pytań nie było, żeby takie pytania nie były zadawane. O co tutaj chodzi? Dlaczego prezydent stolicy nie chce odpowiadać na takie pytanie? Jaki jest problem z wodą, ze ściekami w Warszawie, z kanalizacją w Warszawie? Bardzo proszę, panie radny Adam Orliński. No, szanowni państwo, to jakby jeszcze wracając do tego tematu zarządzania zdalnego, no to oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że sytuacja jest taka, iż pan prezydent Trzaskowski startuje teraz w wyborach prezydenckich, ma dwa tygodnie, już niecałe dwa tygodnie, tak, bo czas biegnie bardzo szybko, na walkę o głosy i poparcie Polaków w drugiej turze wyborów. No i rzeczywiście tutaj w tym czasie obecnym, także przebywając i na urlopie, i funkcjonując trochę poza ratuszem, walczy o głosy wyborców, więc to nie jest tak, że pan prezydent specjalnie wyjechał z miasta stołecznego Warszawy, żeby, no, nie wiedząc, że... No, oczywiście wszyscy to rozumieją, natomiast kiedy sytuacja jest nagła, choćby jak wypadek autobusu, prezydent Rafał Trzaskowski przerwał urlop i wrócił na miejsce zdarzenia. Wiemy, że wrócił na miejsce zdarzenia, i myślę, że to też jest, tak jakby pokazuje, że prezydent stolicy, prezydent właśnie miasta stołecznego Warszawy, jeżeli może, jest w miarę niedaleko, ponieważ wiemy, że ta kampania na prezydenta Polski odbywa się po terenie całej Polski, więc często jest to kilkaset kilometrów w różnych zakątkach kraju. Natomiast przyjechał, był na tym miejscu i tutaj rzeczywiście, no, próbuje, jeżeli ma taką możliwość, być z mieszkańcami. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dobrze byłoby, gdyby podczas właśnie takich wydarzeń pan prezydent mógł być tutaj, ale z drugiej strony ja także jako człowiek konsensusu staram się zawsze zrozumieć argumenty drugiej strony. No, był w trakcie kampanii prezydenckiej drugiej tury, która nie trwa miesiąc, dwa, i być może można mieć tutaj przerwy, i obaj, myślę, z panem radnym wiemy, że jak trwa kampania, to człowiek ma miesiąc wyjęty z życia,
bo prowadzi tą kampanię, bo musi wszystkiego sam dopilnować. Co w takim razie z miastem, bo wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej zapytany na Twitterze przez Sławomira Cęckiewicza, gdzie jest wiceprezydent Paweł Rabiej, bo to nie my, odpowiedział w ten sposób: tak, to niecie i to nie ma nic wspólnego z opadami deszczu, to niecie na własne życzenie w czymś, co sami stworzyliście, ale jeszcze możecie przeprosić, wyciągnąć rękę z prośbą o przebaczenie. Trudno tutaj w takich wpisach choćby doszukiwać się próby rozwiązywania problemu, próby kompromisu, jak powiedział pan radny, osiągnięcia kompromisu, czy rzeczywiście braku politykowania na tym, co się wydarzyło. Czy to jest tak, że prezydent Rafał Trzaskowski po prostu ma pecha i te kryzysy po prostu się jakoś spiętrzyły, czy po prostu nie radzi sobie z zarządzaniem kryzysowym, jak to jest, Filip Frąckowiak? No, pan prezydent rzeczywiście ma znacznie więcej awarii na swoim koncie niż jego poprzedniczka. Nie wiem, skąd to się bierze, ale aż 5 awarii poważnych, bardzo poważnych awarii wodociągowych, w tym na ulicy Powsińskiej, Grójeckiej, Jagiellońskiej, na Białołęce. Pamiętamy przecież Powsińską, która płynęła dosłownie w wypełnioną oparami gorącej wody. Długo by tu jeszcze wymieniać. Pan prezydent Trzaskowski oraz jego ekipa, i to jest oddzielna sprawa, to jest grupa wyjątkowo aroganckich polityków, którzy nie wyciągają dłoni do w żadnym wypadku, nawet jeżeli do swoich przeciwników politycznych, nawet jeżeli chodzi o zarządzanie na poziomie samorządowym, gdzie wiadomo, że ten spór polityczny powinien być ograniczony i to służy wtedy samorządowi, to służy mieszkańcom. Pan prezydent i jego naprawdę rzadko spotykane wizyty na Radzie Warszawy są tego objawem. Pan prezydent napisał list do członków Prawa i Sprawiedliwości na przykład, ale w kampanii, proponując czy deklarując, że będzie prezydentem dialogu, otwartości. Proszę państwa, nic takiego nie miało miejsca podczas jego półtorarocznej prezydentury. Wręcz trzeba powiedzieć, że na początku również deklarował spotkania z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, ale na nasze prośby nigdy nie odpowiedział. Tak jest i tu stawiamy średnik, bo wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Adam Orliński i Filip Frąckowiak. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym zarządzaniu kryzysowym w Warszawie za chwilę.